na kanale Moda Eko Kreatywna, kanale o modzie ekologicznej, modzie zgodnej z dobrem naszej planety, a także modzie, która jest dobra dla nas. Będę dzisiaj pokazywać Wam dżinsy z sieciówek. Co ciekawe, nie jest to typowe dla tego kanału, ale postanowiłam znaleźć idealne dżinsy. To było moje wyzwanie na najbliższy okres czasu. Szukałam w lumpeksach, ale postanowiłam też rozszerzyć swój obszar poszukiwania i również zajrzeć do sklepów sieciówek, a także sklepów specjalizujących się w dżinsach. Szukałam też na Vinted, powiem Wam, ale nie jest to takie proste kupić dżinsy bez mierzenia. No i zobaczycie teraz, jaki jest efekt tego. Odwiedziłam naprawdę mnóstwo sklepów, przymierzyłam może z 70 par dżinsów, było tego mnóstwo, naprawdę mnóstwo, dlatego mam porównanie, mogę Wam teraz powiedzieć, gdzie można kupić najlepsze dżinsy pod względem wyglądu, jakości i tak dalej, gdzie jest największy wybór. Zobaczycie za chwilę cały reportaż z moich zakupów razem z mierzeniem w garderobach, w przymierzalniach, a na samym końcu powiem Wam, które dżinsy kupiłam i dlaczego. Dlaczego akurat ten egzemplarz był absolutnie najlepszy pod każdym względem. No i pokażę Wam, jak wyglądam w tych dżinsach, oczywiście. Kochani, więc przechodzimy już bez gadania do ciągu dalszego, ale bardzo Was też proszę o polubienie filmiku. Bardzo dużo pracy mnie kosztował ten filmik. Oczywiście też dużo frajdy, ale proszę Was, jeżeli Wam się spodoba, polubcie i zasubskrybujcie koniecznie kanał. To będzie dla mnie wielka pomoc. Przechodzimy dalej. Cześć, kochani. Jestem dzisiaj i witam się z Wami dzisiaj z Bonarki, bo będę szukać idealnych dżinsów. Już zapowiadałam to wyzwanie, to jest moje własne wyzwanie. Będę próbowała znaleźć dżinsy. Będę oczywiście też szukała w lumpeksie i już wcześniej szukałam w lumpeksie, jak widzieliście. Niezbyt udane. Mam na sobie też dżinsy z lumpeksu, które noszę. One są w porządku, tylko są niewygodne. Po prostu są mało, w ogóle nie są elastyczne, no i nie jestem długo w stanie ich nosić w ciągu dnia. Zobaczymy, jak pójdzie tutaj. No i jak widzicie, zaczynam tego dnia od Zary. Widziałam już wcześniej, że mają sporo dżinsów, a tutaj zobaczcie jeszcze mnie w tej stylówce, w której przyszłam. Niestety ten sweter był troszkę za szeroki, to był błąd, bo ciężko go było w każde spodnie wsadzić. To są moje dżinsy, one są bardzo nierozciągliwe, jest mi niewygodnie. One naprawdę lubię je, są w fajnym kolorze, są takie w stylu vintage. A tu już mierzę pierwsze takie dżinsy typu balloon. Takie widzicie, mają doły zebrane jakby, ale to była też pomyłka. Tutaj są całkiem fajne spodnie. Mam wrażenie, że w minimalnie za dużym rozmiarze. Znaczy na pupie są obcisłe bardzo, ale to były pierwsze, które mierzyłam, takie bardziej proste. I troszkę za duże, albo jakiś egzemplarz, który miał... No nie superowo leżał, ale nie były złe. To są typu jeansy takie high-rise, czyli wysokim stanem typu mom jeans. Tutaj macie straight legi i to takie całkiem fajne, tylko były bardzo też niewygodne w pasie, bo były tutaj bardzo wąskie, miały bardzo długi zamek, co się fajnie wkładało. Natomiast grube, fajne jeansy, tylko no, nie na moją figurę, trochę zbyt obcisłe. O, i tutaj mamy bardzo fajne takie trochę bootcuty już, proste, ale już w kierunku takich lekko szerszych na dole i naprawdę te dżinsy, muszę powiedzieć, że całkiem spoko leżały. Nawet moim zdaniem figura wyglądała w nich w miarę korzystnie, pupa była nieźle podkreślona. Natomiast no to jeszcze to nie było do końca dla mnie to. No i tutaj mierzę te dżinsy mom z Zary, które naprawdę fajnie, no według mnie są spoko, tylko w okolicy pupy, tam się trochę ten materiał tak jest taki bardzo elastyczny, trochę się tam marszczył i to, akurat ten egzemplarz mi się nie bardzo podobał. Chyba później mierzyłam też trochę lepszy, aczkolwiek na ten dzień te dżinsy wydaje mi się, że były naprawdę najlepsze. No i tutaj mamy takie spoko bootcuty, bardzo elastyczne, wygodne bootcuty. Dosyć długie były na mnie, ale do takich butów już trochę uniesionych byłyby w porządku. Te tutaj takie wywijane mi się nie podobały, na z przodu dobrze leżały. Tutaj były bardzo elastyczne znowu butkaty,
Ale to nie są spodnie dla mojej figury. Jak widzicie, one robią coś dziwnego w moich biodrach. Są za niskie. Tutaj mamy spodnie znowuż takie szersze na dole i krótsze. No i to też do mojej figury niezbyt pasuje, więc nie byłam taka zachwycona nimi. Aczkolwiek u góry mogły być. No i tutaj mierzę kolejne takie jeansy typu mom i ten egzemplarz lepiej leżał, wydaje mi się. Ja jeszcze zawinęłam go na dole i tutaj już nie było tego problemu z tą pupą, że tam się ten materiał trochę marszczył, także były lepsze, na pewno były lepsze. Tutaj nadal jest Zara, pokazuję Wam tu jeszcze jakieś tam przebitki ze sklepu. No, powiem Wam, że no było tam trochę fajnych rzeczy. Nie mogę powiedzieć, że to było zmarnowane wyjście. Jedne te mom jeansy najbardziej, które mi się podobały, zapamiętałam sobie. W każdym razie nie było to złe. No i tutaj jesteśmy już w Reserved. W Reserved, słuchajcie, nie spodziewałam się. Znaleźliśmy, no oczywiście nie znalazłam. I tak szczerze mówiąc, nawet ich nie mierzyłam, bo już widziałam z wyglądu, widziałam bez mierzenia, że to nie będą jeansy, absolutnie żadne z nich nie będą dla mnie. Te jeszcze na pierwszy rzut oka były ok, ale tam przetarcia i takie pewne elementy, których nie chciałam, były. A tu jeszcze sfilmowałam przy okazji żakiet, który mi się bardzo podobał z wyglądu. No ale oczywiście co? Był 100% z poliestru, więc no już potem wyszłam, bo nie szukałam innych rzeczy. No i teraz Massimo Dutti. No i tutaj tylko trzy pary jeansów mnie zainteresowały. Jedne z nich to były takie cienkie spodnie a la jeans, chyba nawet z domieszką lnu, o, tutaj właśnie je mierzę. Całkiem fajne spodnie, jak na, tylko to nie są jeansy, ale postanowiłam Wam pokazać, bo jak ktoś lubi takie, to są fajne. Tutaj były niezłe jeansy, ale też nie na moją figurę. Kończą się w szerszym miejscu i za szerokie nogawki. Słuchajcie, a tutaj mamy Guess. No i spodziewałam się czegoś lepszego po Guessie. No ale z drugiej strony jest to taki modowy sklep i chyba tutaj jakość i jakiś, nie wiem, czy oni się przykładają. Niby jeans w dotyku był w porządku, tak jak tu widzicie, ale niestety nawet Wam nie pokażę, jak to wyglądało, bo porażka. No i tutaj już jest Tega Max. Tam byłam chwilę dłuższą, bo była duża kolejka tam do przymierzalni. Wzięłam sporo jeansów. Pokażę Wam tylko przebitki zdjęciowe, bo już byłam trochę zmęczona, żeby nagrywać z wszystkim filmiki. Ale i też nie pokażę Wam wszystkich jeansów, bo naprawdę dużo zmierzyłam i, no i zajęłoby to z godzinę. Ale tutaj są takich lepszych marek wzięłam, no bo wiadomo, przecenione. No ale jak widzicie, no tutaj nie ma żadnego szału. Te jeansy takiej drogiej marki, przecenione sporo, były niezłe. Jeansy Esprita, no też nie na moją figurę. Zobaczcie, jak biodra nieładnie wypychają i to naprawdę źle wyglądało. Tutaj były całkiem niezłe jeansy. Hilfigera jeansy były jeszcze do możliwe, ale za małe. Tutaj mieliśmy Ralpha Laurena, takie szerokie jeansy, ale no to są chyba te właśnie. Niestety one były na mnie za długie i za duże. Tutaj są kolejne jeansy chyba marki Angels, wydaje mi się, o ile dobrze pamiętam, tak. I te jeansy były takie slim, z wysokim stanem, nawet w porządku, chociaż za długie i no niestety te jeansy też nie za bardzo do mojej figury pasowały. No i moi drodzy, koniec mojego polowania w Bonarce, w sieciówkach. Przymierzyłam chyba 100 par, mam dość totalnie. Wiecie co, najgorsze jest to, że nie znalazłam idealnych. Najbliżej ideału są, surprise, mom jeansy do kostki z Zary. Moim zdaniem są całkiem fajne i niewykluczone, że sobie je kupię, bo te, które mam, są zbyt niewygodne. Prawdę spoko leżą. Musiałam przerwać, bo tam jakiś remont był. Słuchajcie, naprawdę spoko leżą. Są wygodne, co najważniejsze, są wygodne. Da się w nich chodzić, nie krępują ruchów. Są dobrej długości, bo ja takie jeansy będę nosić do takich bardzo nieformalnych stylówek. No i tylko się zastanawiam nad rozmiarem. Według mnie były dobre, bo tego typu jeansy, jak się za bardzo naciągną, to potem będą wisieć. A to nie są boyfriendy.
próbowałam mierzyć różne też inne typy, ale żadne niestety nie leżały. No więc na razie to jest fail, moim zdaniem, totalna porażka. Oprócz tych jednych jeansów, które były zresztą z wszystkich tych jeansów, z tych sklepów najtańsze, a największa porażka to był Guess. Nie wiem, nie wydaje mi się, że te jeansy w ogóle były w dobrej jakości. Brzydko leżały, nie były nieciekawe, nawet wam nie pokazywałam, bo naprawdę jak je włożyłam, to... No nie, no najdroższe i najgorsze jeansy były w Guessie, naprawdę. Autentycznie już w Massimo Dutti te jeansy dużo lepiej leżały. No ale najtańsze jeansy okazuje się, że po prostu dobrze leżą. No i to odchodzi w jeansach. Nie chodzi o to, żeby miały drogą naszywkę, bo to przecież nie ma żadnego sensu. Naszywka, będziemy wyglądać jak ziemniak. Cześć kochani, kolejny dzień polowania. Dzisiaj przezornie włożyłam bardziej obcisły golf. Jestem znowu w Bonarce. Dzisiaj idę do... pójdę, mam nadzieję, do Half Price H&M. Oraz do jeszcze być może jakiegoś markowego sklepu typu czy Big Star, czy Levi's, jeżeli tutaj jest, bo nawet nie wiem. Także zobaczymy, co dalej. Będę mierzyć. Ubrałam się tak wygodniej, bardziej pod jeans. No i jak widzicie, na załączonym obrazku jestem w C&A. Też pooglądałam tam kilka jeansów, ale też nie znalazłam żadnych jeansów, które by tak naprawdę na tyle mnie zainteresowały, na tyle mi się podobały, żebym je mierzyła, bo ja mam konkretne wymagania do wyglądu jeansów. Nie lubię dziur, nie lubię przetarć, bardzo często nie podobają się kolory albo takie gumowe wykończenia, które sprawiają, że jeansy się na kieszeniach marszczą, tak jak tutaj było widać na jeansach. No nie, dla mnie to jest nie do zaakceptowania. Owszem, gumowe, takie lekko rozciągliwe jeansy, tak, jak najbardziej takie chciałam, ale nie może to się tak wyginać, bo to potem bardzo źle wygląda, szczególnie jak jeansy już są trochę starsze. No jak widzicie, te są z dziurami, to w ogóle totalnie nie mój styl, nie mój klimat. U innych mi się to podoba, ale sama takich nie lubię. No i tutaj jest H&M. Przy okazji sfilmowałam wam dużo printów zwierzęcych, szczególnie jakieś takie zebry i jakieś dżungle, róż, taki fuksjowy. Zobaczcie, jak tutaj kolorystycznie to jest wszystko wystawione. Tak sobie tylko rzuciłam okiem, bo nie zamierzałam tam oglądać żadnych... O, te torebki naprawdę mi się podobały. Takie wzorowane na Diora torebkach. Bardzo fajne, ale etniczne takie i fajna kolorystyka, bardzo ładne torebki. No i tutaj mierzę już mom jeansy pierwsze, te były za jasne, nie podobały mi się, trochę za duże też, bo to chyba nie był mój rozmiar w ogóle. Natomiast ten kolor nie zachwycił mnie. Tutaj mierzę fajne mom jeansy, krótkie, takie, które lubię, ale te były za duże o rozmiar, bo wiedziałam, że jak będę w nich trochę chodzić, to już się tak rozciągną, że się... No nie będą najlepiej wyglądać już potem. Także te były fajne, ale za duże, ale za chwilkę zobaczycie, że mierzę kolejne takie spodnie, prawie identycznie, ciuteczkę jaśniejszy odcień i te są już mniejsze i lepsze, bo to wiecie, jeansy się jednak rozciągają, zwłaszcza takie elastyczne i nie można mieć za dużych, bo potem będą lwisiały. Te są super, te są naprawdę zgrabne i wiecie co, widać, że się w nich dobrze czuję, bo nawet mi się chciało tańczyć. Naprawdę ładnie leżą te spodnie, są zgrabne i jak na ten budżet, 139 zł chyba, to naprawdę polecam wam, bo są fajnie zrobione, nie mają takich właśnie marszczeń, jak były w Zarze, że ten tył się tak jakby rolował trochę, tylko fajnie dolegają do ciała. Nic tam się nie zwija, nic tam się nie przekręca. Tutaj, o, tu mierzę jeszcze drugie całkiem niezłe spodnie, straight legi. I tutaj te spodnie muszę powiedzieć, że też leżały fajnie w biodrach i w pupie. Powiem wam, że zastanawiałam się nawet przez chwilę, czy nie bardziej mi się podoba krój tych spodni niż tych mom jeansów. Ale jednak tamte lepiej u mnie podkreślają tą różnicę między biodrami a talią. I po prostu na tym też mi trochę zależało, żeby te spodnie ładnie podkreślały figurę. Tutaj fajnie znowuż tak kształtują biodra te spodnie, że się nie wygląda
No wygląda się dosyć szczupło i pośladki są też podkreślone, a przecież też chodzi o to w jeansach chyba. Gdybym miała do tego buty na platformie troszeczkę lub takim mocniejszym spodzie, one by super wyglądały, bo to są proste nogawy i powiem wam, że naprawdę jak na proste nogawki, to są chyba najlepsze spodnie, jakie mierzyłam kiedykolwiek tego typu. Takie po prostu zwykłe, klasyczne, proste, nie za wysoki stan, bo to nie jest super wysoki stan, tylko taki regularny. A, tutaj jesteśmy, słuchajcie, już w Lewisie, bo postanowiłam tam wejść, bo był. I te spodnie mnie tak zachwyciły na wieszaku. Nie spodziewałam się jakoś w Half Price wiele znaleźć, ale coś tam oglądałam. I nawet były ciekawe propozycje, natomiast no niestety, jak zobaczycie za chwilę, nic nie było takiego idealnego na mnie. Tu były niezłe spodnie, ale z takimi zaszewkami, które sprawiały, że jednak brzuch się wypycha do przodu. I moim zdaniem to nie jest dobre, no chyba, że ktoś jest bardzo chudy i chciałby się troszkę pogrubić. Na pupie leżały nieźle te spodnie, ale z przodu te zaszewki sprawiały, że jednak wyglądało się trochę takie jak dresy. No przecież w jeansach nie chodzi o to, że były dresami, bo jakbym chciała dresy, to kupię sobie dresy i będę miała wygodniej. No i tutaj są ostatnie spodnie z tych zakupów. I są to spodnie w sklepie Medicine. I to są jeansowe chinosy, co ciekawe. Naprawdę fajne spodnie. Moi drodzy, jakbym szukała takich trochę... No świetnie leżały te spodnie. Powiem wam, że byłam tak zadowolona, zaskoczona. Bardzo gruby jeans, porządny. Zgrabne, takie dolegające i do pupy, i do nóg, i w biodrach, i fajnie tutaj nawet kształtowały te biodra, tak, no naprawdę fajne spodnie. Tylko jedyne co, to ja miałam obiekcję, że trochę za niski stan, bo jednak przy mojej figurze lepiej, jak one dochodzą do pasa. Moi drodzy, kupiłam spodnie, to jest szok. Nie spodziewałam się w ogóle tego. No nie, dowiecie się w mierzeniu, w studio. Ostatni kawałek wam zrobię w tych jeansach, które kupiłam. No powiem wam, że jeansy z H&M-u były super. Naprawdę były fajne. Jak macie budżet, jak kupujecie często jeansy, macie taki, powiedzmy, niezbyt duży budżet, to H&M zdecydowanie wygrywa, jak chodzi o jeansy. Szczególnie te mom jeansy. Są po prostu bardzo fajne. Chinosy z Mojito kolejne miejsce, ale powiem wam, że jednak te jeansy, które kupiłam, to jest mimo wszystko topka. No i stwierdziłam, że poproszę po prostu rodzinę o składkę i przyjaciółka mi się zaoferowała, że w prezencie mi dołoży na te jeansy i po prostu poproszę o dołożenie mi w ramach prezentu urodzinowego, bo naprawdę ja kupuję nowe jeansy raz na 15 lat dosłownie. Ostatnie, które nowe kupiłam, były z Wranglera Leola chyba, takie jeszcze w latach 2000. Oto nawet dawniej niż 15 lat. Więc słuchajcie, jestem podekscytowana, bo są i wygodne, i super kolor. Bardzo mi się podobają. No i leżą moim zdaniem niesamowicie, więc tadam! Zaraz zobaczycie. Przy okazji zaobserwujcie, jak pasuje mi kolor golfa do twarzy i do cery. Niedługo będzie filmik o typach kolorystycznych. No i ja już mówiłam, że jestem typem lata, więc teraz możecie zaobserwować, że ten kolor taki trochę bury niebieski i wszystkie tego typu kolory z takim lekkim przybrudzeniem są właśnie typowe dla typu lata, tego typu lata, którym ja jestem. Będę to rozwijać w osobnym filmiku i dam wam naprawdę fajne triki, jak rozpoznać, jakim jesteście typem i wyglądać 10 razy lepiej w ciuchach i kupować ciuchy w odpowiednich dla was kolorach. Bye! Moi drodzy, to już wszystko, co widzieliście. Na samym końcu pokazałam wam metkę jeansów, które kupiłam. No i to są te jeansy, które mam na sobie. Wyglądają w ten sposób. No i nie będę ukrywać, że są to jedne z najdroższych jeansów, jakie mierzyłam. Są to Lewisy. Lewisy Mom
high waist o kroju 80-sowym, czyli na lata 80. No i teraz Wam powiem, dlaczego je wybrałam, bo naprawdę był duży wybór. Kilka par spodni bardzo mi się podobało. Pierwsze miejsce, oprócz tych oczywiście, myślę, że należy do jeansów z H&M. Były tam dwie pary, które naprawdę były bardzo w porządku. Nawet nad jedną się jeszcze zastanawiam, czy sobie nie kupić jako taką w innym stylu parę. I to chodzi o te jeansy straight legi. Koniecznie mi poradźcie, czy rzeczywiście w porządku w nich wyglądałam. Bardzo mi się podobało, jak leżały na pupie i tutaj w biodrach również bardzo fajnie trzymały. Dół jest tutaj kontrowersyjny, to są raczej jeansy do wyższych platform, do jakichś takich butów o mocnym charakterze albo na obcasie, żeby ten dół ładnie leżał. Ale jestem ciekawa bardzo Waszych opinii, także koniecznie mi napiszcie, co sądzicie o tym. Bardzo fajne były z wysokim stanem te krótsze jeansy, czyli bardzo podobne do tych z H&M-u. I teraz Wam powiem, co zadecydowało, że wybrałam jednak Levisy, które jednak są praktycznie 3 razy droższe, jeśli nawet nie więcej trochę. No, były też bardzo fajne te jeansy z Medicine. One były z nietypowym kroju, ale bardzo ładnie leżały. I naprawdę, jeżeli lubicie takie nietypowe jeansy, to bardzo Wam polecam. Bardzo gruby jeans. To są takie bardziej jeansy, moim zdaniem, na zimę. Nie są cienkie, ale są bardzo, bardzo porządnie trzymają. Naprawdę, jeżeli tutaj macie jakieś niedoskonałości, które chcecie ukryć, to te jeansy po prostu trzymają wszystko niesamowicie fajnie i też są wygodne. No i teraz przejdźmy już do tych jeansów. Zobaczycie mnie tutaj, jak się przechadzam w nich i zobaczycie, dlaczego je wybrałam. Miałam kilka kryteriów. Pierwsze, jakość jeansów. Krój jeansów, który będzie podkreślał figurę, który będzie, powiedzmy, ukrywał jakieś drobne rzeczy, z których nie byłabym do końca zadowolona. A z drugiej strony chciałam też jeansy, które nie będą typowymi rurkami, bo ja mam rurki, jak widzieliście, właśnie z Levisa, takie jeginsy, bardzo obcisłe jeansy granatowe i bardzo je lubię. Są trochę z niższym stanem, więc już takich spodni też nie chciałam, które mają średni stan, taki zwykły stan. Chciałam spodnie jednak z wysokim stanem, które tu ładnie podkreślą biodra i które będą bardzo, bardzo wygodne na co dzień, nie będą mnie nigdzie uciskać. Właściwie ten komfort to było moje główne kryterium, bo te moje jasne jeansy, co miałam wcześniej, naprawdę bardzo cisną, bo są bez elastanu. Więc jednak chciałam, żeby one miały trochę elastanu, żeby one były trochę wygodniejsze, żeby można było w nich na przykład biegać, skakać i nie czuć się skrępowanym. To było jakby 3 główne kryteria, czyli wygląd tych jeansów oczywiście na mojej sylwetce, priorytet, komfort, również priorytet i żeby nie były to takie typowe rurki, tylko jakieś takie spodnie o szerszym kroju. No i też dlatego wybrałam te jeansy, bo bardzo podoba mi się, jak one leżą tutaj w biodrach, bardzo fajnie, komfortowo zbierają, nie powodują, że muszę wciągać tutaj wszystko, bo naprawdę one są tak dopasowane na mnie tutaj w talii, że nawet paska nie muszę nosić. Naprawdę fajnie leżą i nawet jeżeli jakiś tutaj, powiedzmy, zobaczcie, brzuszek by mi, no nie wiem, po świętach, prawda, po jedzeniu, jakieś wzdęcia, cokolwiek, no to te jeansy naprawdę fajnie tu są uszyte i zbierają to. Zresztą jeansy z H&M-u też były podobne, natomiast jednak różnica jest w materiale. Tamten materiał był taki bardzo miziaty i z tego wnoszę, że jednak jakość tego materiału, jego wykonanie będzie trochę niższe i będę po prostu je krócej użytkować. A ponieważ te jeansy mi się bardzo podobają, w ogóle ja się przywiązuję do jeansów, bo rzadko je noszę, ale jednak bardzo jakoś tak mam taką osobistą relację z nimi, jak już je mam. Trudno mi się ich pozbyć. I dlatego wybrałam jednak droższą wersję, żeby one były na dłużej. Ja lubię, jak jeansy już są takie trochę przenoszone, takie moje, wiecie. I takie jeansy tańsze często zaczynają źle wyglądać szybciej, po prostu, no dlatego, że też bawełna jest trochę gorszej jakości, no niestety, no tutaj jest wiele kategorii bawełny, więc no nie ma się co oszukiwać, jednak te marki premium robią jeansy z naprawdę wysokiej jakości bawełny, to czuć w dotyku. No i słuchajcie, no i to dlatego tył tych jeansów bardzo, bardzo mi się spodobał, tutaj zresztą, zobaczcie, tu jeszcze są metki, bo nie odpięłam, dopiero stylówki będę robić, jak skończę.
Bardzo mi się podoba też dół tych jeansów, one są na lata 80., dlatego one nie są takie rurkowe. Na przykład te jeansy w H&M-ie były takie bardziej wąskie, już przyległe do nóg, a te podobają mi się dlatego, że mają właśnie ten twist, że ten dół spodni jest taki lekko szerszy, przez co jest wrażenie komfortu i takiego luzu. I tutaj pod tym względem głównie i względem jakości te jeansy wygrywają, no ale cena oczywiście jest bardzo wysoka tych spodni. Szukałam nawet na Vinted, ale bałam się, że te jeansy już będą trochę zdeformowane i jednak chciałam nowe, żeby one były ułożone do mojej sylwetki, bo jednak jest coś w tym, że każde jeansy się układają do sylwetki. No i te, słuchajcie, te jeansy, mam w nich takie poczucie, jakbym po prostu, no jakbym ich nie miała. W sensie naprawdę są bardzo, bardzo wygodne. Jestem zadowolona z ich wyglądu. Pokażę Wam, że można je też wystylizować na bardziej elegancko, co ja rzadko robię z jeansami, ale można je użyć w takiej bardziej wieczorowej czy też imprezowej stylizacji. I myślę, że też będą fajnie wyglądać. No, także jestem bardzo zadowolona. Jak już mówiłam tam w przebitce, jakby te jeansy są częściowo prezentem od rodziny i przyjaciół dla mnie, no bo my mamy taki zwyczaj, że się tam umawiamy, co kto potrzebuje i wtedy robimy jakąś zrzutkę, składkę i tak dalej. Także ja po prostu zasugerowałam, że byłoby miło, gdyby akurat te jeansy były moim prezentem, bo naprawdę jak na mój budżet, moje obecne zarobki, one są naprawdę drogie. Także polecam Wam H&M. W Zarze jest bardzo duży wybór, więc polecam też, ale mam trochę słabe doświadczenia z jeansami z Zary. Miałam, właśnie zapomniałam powiedzieć, że jedne jednak jeansy w międzyczasie kupiłam właśnie w Zarze. Takie średni stan, ale bardzo wygodne z elastanem spodnie, to były granatowe też. Były fajne te spodnie, tylko jedna rzecz, wykręcała się w nich nogawka, była krzywo skrojona i cały czas miałam jedną nogawkę okręconą wokół nogi, to było bardzo wkurzające. Mimo wszystko nosiłam te spodnie, bo były, poza tym były fajne. No ale właśnie to jest ten drobny szczegół, który różni jeansy z takiej lepszej marki, z lepszego materiału, lepiej skrojone od tych tańszych. Więc bardziej polecam Wam H&M, bo zauważyłam, że bardzo porządne, stosunkowo porządne są materiały tam i jest naprawdę duży wybór też krojów jeansów i zdecydowanie jak one leżą, leżą lepiej niż jeansy z Zary, mimo wszystko. Także no takie są moje rady. Piszcie jakie Wy macie odczucia, bo jednak każdy ma swoje tam kryteria. Natomiast ja mam takie odczucia, to jest moja prywatna opinia i najmniej, absolutnie najmniej polecam Wam jeansy z Guessa. No niestety, ja nie jestem specjalnie uprzedzona do Guessa, bo tam jakąś kiedyś rzecz miałam z Guess, ale no to już pomijam, że mi się nie podoba styl, że mają dużo tych sztucznych, że nie mają, no w zasadzie większość tam rzeczy jest taka na pokaz, powiedzmy. I moim zdaniem absolutnie jakość i cena w tym sklepie nie mają nic wspólnego. Po prostu te rzeczy są takie same jak z Zary. Nawet powiedziałam, że nie, no na przykład jeansy w ogóle beznadziejne były. No, w Zarze leżały dużo lepiej. Nie mówię jaki tam materiał jest, ale kroje i te, no w ogóle styl tych jeansów i niektóre nawet materiały były naprawdę bardzo słabe. Bardzo mnie to rozczarowało, wziąwszy pod uwagę, że niektóre spodnie kosztowały tam 600 zł. To w ogóle koszmar. Także bardzo Wam nie polecam kupowania jeansów w Guessie, mimo tej naszywki modowej. Ale może Wy macie inne doświadczenia, ja mam takie i zauważyłam właśnie coś takiego. Tak czy inaczej, nie kupowałam, nie szłam do sklepów takich jak kupować jeansów, takich jak Mojito, czy jakieś powiedzmy House, czy Bershka, no, w ogóle do takich miejsc nie chodzę, bo to są miejsca dla nastolatków, więc tam w ogóle jakość jest, no jest po prostu niska, bo to są rzeczy tanie, musi być stać na nie nastoletnich klientów, więc tam nie chodzę po takie rzeczy. Nie wykluczam tych sklepów, ale no to nie jest dla mnie po prostu. Także mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny, że się Wam podobał. Koniecznie piszcie, co uważacie. I, no i będę się z Wami widziała już w kolejnych filmikach, a następne filmiki będą to hole lumpeksowe oczywiście. I kolejnym tematem będzie też analiza kolorystyczna. Oczywiście ja nie robię analizy kolorystycznej, ale trochę wiem o tym. I powiem Wam,
Na moim przykładzie i na przykładzie mojej teraz, moich nowych nabytków do garderoby po tej wielkiej czystce, którą zrobiłam, powiem Wam, jak to działa, dlaczego warto znać swoją kolorystykę, zwłaszcza już w późniejszym wieku, czyli jak się nie ma 20 lat, powiedzmy. No i zobaczycie przykłady, zobaczycie fajne triki, jak to zrobić, jak się dowiedzieć, jakim jesteśmy typem, najprościej, bez udawania się do specjalisty. Także zapraszam Was na ciąg dalszy i oczywiście żegnam się już teraz z Wami i życzę Wam miłej dalszej części świąt i wypoczynku. Cześć!